miasta Sokratesa Starynkiewicza zaprojektowano i zbudowano nowoczesną, ówczesne czasy sieć wodno-kanalizacyjną. Od ponad 125 lat wodociągi nieustannie służą naszym rejonom. Przerwały pracę tylko dwa razy w latach II wojny światowej. W czasie samego powstania warszawskiego kanały odegrały bardzo ważną rolę jako schronienie powstańców przed bombardowaniami oraz posłużyły do przemieszczania się walczących Polaków z jednej dzielnicy miasta do drugiej. Po wojnie natychmiast przystąpiono do odbudowy wszystkich zniszczonych zakładów wodociągowych. Dzięki temu jeszcze w 1945 roku popłynęła woda do zrujnowanego miasta. W latach powojennych oddał największy warszawski kolektor burakowski, przejmujący ścieki z lewą brzeżnego systemu kanalizacji. Niestety wprost do Wisły. Współcześnie miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską podjęło się uporządkowania gospodarki ściekowej Warszawy. Dotąd nieoczyszczone ścieki z centralnych i północnych lewobrzeżnych dzielnic miasta odprowadzane były bezpośrednio do Wisły. Aby to zmienić, rozbudowana i zmodernizowana zostaje oczyszczalnia ścieków Czajka. Inwestycje